PSL zawsze tak się ustawia trochę z boku, patrzy co z tego wyjdzie. Takie jakieś taktyczne zagrywki. Mamy problem, nie da się powiedzieć tak na stadionie czy zaśpiewać Polacy nic się nie stało, bo stało się. PSL stawia ultimatum, Donald Tusk ma czas do końca wakacji na wyjaśnienie afery podsłuchowej. Wpłynęły wnioski od panów Rostowskiego, Sikorskiego i pana Nowaka i oczywiście oni w tej chwili mają status pokrzywdzonego. Tajemnica dziennikarska obowiązuje, źródło będzie chronione. My nie chronimy nagrywających, bo nie mamy nic wspólnego z nagrywającymi. Są kolejne zatrzymania w sprawie nagrań. Dwie osoby podejrzane, dwie inne przesłuchane. We wszystko może być zamieszany jeden z najbogatszych Polaków. Na pewno nie jesteśmy przygotowani, bo prace zarówno na linii pomiędzy Warszawą a Trójmiastem, czy także na centralnej magistrali kolejowej trwają i będą jeszcze trwać. Pendolino wciąż ma problemy, PKP zaprzecza. Jaka jest prawda o szybkim pociągu? Wtorek, 24 czerwca, Bartłomiej Maślankiewicz, witam i zapraszam na główne wydanie wiadomości Telewizji Republika. Na początek łączymy się z naszym reporterem w Sejmie, przy Wiejskiej jest Karol Jałtuszewski. Witaj, powiedz, jak przebiegają obrady? Posłowie spieszą się przed wakacjami. Dziś usłyszeliśmy, że właśnie po nich Donald Tusk ma już wiedzieć wszystko o aferze podsłuchowej. Jutro natomiast w parlamencie sprawozdanie szefa rządu w tej sprawie. Witaj Bartku. W tej chwili posłowie w niezbyt licznym gronie debatują nad tak zwanym pakietem kolejkowym zaproponowanym przez rząd. To kolejna już próba ministra Arłukowicza skrócenia kolejek do lekarzy. Próba, która podzieliła opozycję, bowiem Prawo i Sprawiedliwość nazywa propozycję ministra pobożnymi życzeniami, a Sojusz Lewicy Demokratycznej i partia Janusza Palikota propozycję popierają i chwalą ministra Arłukowicza za to, że jak mówią, w końcu wziął się do roboty. Jednak największe emocje w Sejmie czekają nas jutro. O godzinie 15 zaplanowana jest informacja premiera w sprawie tzw. afery taśmowej. Po wystąpieniu premiera posłowie będą mogli zadawać mu pytania, a wniosek o informację premiera w tej sprawie złożył klub SLD. Z kolei klub Prawa i Sprawiedliwości złoży jutro wniosek o wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska. PiS liczy na to, że pomimo niezbyt udanych negocjacji międzypartyjnych cała opozycja zgodnie poprze ten wniosek. PiS liczy także na poparcie niektórych posłów PSL. Jak będzie naprawdę, przekonamy się jutro. Pierwsze głosowania jutro od godziny 10, a ostatnie mogą odbyć się nawet o godzinie 2 w nocy. Bardzo dziękujemy za te relacje. Z Sejmu mówił Karol Jałtuszewski. A koalicja trwa, a premier ma czas do końca wakacji na wyjaśnienie afery podsłuchowej. Polskie Stronnictwo Ludowe po rozmowach z koalicjantem nie zamierza wykonywać gwałtownych ruchów. Ufa w nieomylność premiera i w to, że nie zawaha się wyciągnąć konsekwencji personalnych, jeśli będzie to konieczne i uzasadnione. PSL uległ, poległ, czy po prostu korzysta z własnych doświadczeń wzorowego koalicjanta. Bartłomiej Graczak. Komunikat Donalda Tuska w sprawie afery podsłuchowej można streścić jednym zdaniem. Polacy, nic się nie stało. Po wczorajszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Ludowców lider PSL mówił coś innego. Stało się, stało i to nie mało. Piechociński nie szczędził gorzkich słów również następnego dnia. Trzeba zbudować pełną zaporę dlatego, żeby polityka nie gniła i nie była o to oskarżana, o co jest. Wczoraj premier dyscyplinował swoich posłów na spotkaniu w Sejmie, a ci mieli zapewnić, że stoją za nim murem. Wczoraj mieliśmy posiedzenie klubu i co do tego nie mam wątpliwości. Dziękujemy. Do koalicjanta? Też nie mam wątpliwości. Pytanie, czy za Platformą murem stoi też PSL. Niektórzy politycy tej partii przekonywali, że obecna sytuacja nie może dłużej trwać. Jeżeli premier nie przedstawi żadnych rozwiązań, to niewykluczone są przyspieszone wybory. Wtedy jedynym rozwiązaniem nie jest wpisywanie się w różne scenariusze ugrupowań opozycyjnych, tylko wpisanie się w jeden scenariusz. Niech naród rozstrzygnie. Do rozmów doszło przed południem w kancelarii premiera. Po prawie 2 godzinach dyskusji koalicjanci ustalili, że dają sobie czas na wyjaśnienie afery do końca wakacji. Murem za wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tej sprawy i uznajemy, że absolutnie nie tylko może, ale powinna robić to koalicja, bo przecież nie ma żadnych takich okoliczności konstytucyjnych, żeby szukać na tym etapie innych rozwiązań. Decyzji personalnych na razie nie ma i nie wiadomo, czy będą. To leży w gestii premiera, przekonuje szef klubu PO i mówi, że teraz najważniejsza jest ocena działania państwa. Jeśli chodzi o koalicję, jesteśmy w tej sprawie zdecydowani tutaj współpracować i dla wyjaśnienia sprawy, i dla stabilizowania sytuacji w państwie. Jeśli chodzi o konsekwencje, to jest w gestii pana premiera. PSL od samego początku przekonywał, że Platforma sama musi poradzić sobie z problemami, a dopiero wtedy pomoże koalicjant. Ludowcy w sprawie afery taśmowej prowadzą własną grę. PSL zawsze tak się ustawia trochę z boku, patrzy co z tego wyjdzie. Takie jakieś taktyczne zagrywki, no tak bym to ocenił, no ale mam nadzieję, że jednak rozum zwycięży. Jutro o 15:00 informacja premiera w sprawie afery. Apelował o to SLD, który powołał swój zespół do wyjaśnienia skandalicznych wypowiedzi ministrów. Słyszymy, że koalicja ma się dobrze, w związku z tym proponujemy panu premierowi, żeby premier sprawdził, zweryfikował tą ocenę na drodze wotum zaufania do własnego rządu. To jest łatwe do przeprowadzenia, nie wymaga wielkich operacji. Posłowie PiS-u przekonują, że władza gnije, a skoro PSL trzyma się dalej z Platformą, to ten proces też ich nie ominie. PSL gra w durnia, to znaczy sprawia wrażenie, że się dystansuje, a w rzeczywistości kupczy Polską. No to znaczy, że tkwi w sitwie. Przez wakacje koalicja PO-PSL ma wyjaśniać aferę. Ale jak przekonuje Grzegorz Schetyna, należy się z tym powstrzymać, bo nie poznaliśmy jeszcze wszystkich taśm. Wtedy można reagować, nie wcześniej, bo wtedy się można poddać pod działanie, zrealizować scenariusz tych, którzy usiłują szantażować. Cytując klasyka, koalicja trwa i trwa mać. Ci, którzy już odeszli z rządu, wiedzą, jak Donald Tusk traktuje swojego koalicjanta. Nie chcę powiedzieć, że poniżał Janusza Piechocińskiego, ale traktował go z lekceważeniem. Myślę, że nastąpił moment, kiedy Janusz Piechociński chce się odegrać. Czy Janusz Piechociński ma asa w rękawie, czy znów Donald Tusk będzie oczekiwał od swojego koalicjanta posłuszeństwa? Tego dowiemy się w najbliższych dniach. Bartłomiej Graczak, Telewizja Republika. Komisja do Spraw Służb Specjalnych też nie wie, jak to się stało. Minister Bartłomiej Sienkiewicz miał dziś odpowiadać na trudne pytania posłów dotyczące afery podsłuchowej. Między innymi właśnie jak to się stało, że szef służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dał się nagrać. Na posiedzenie, jak zwykle odbywające się za zamkniętymi drzwiami, nie przyszedł szef CBA, a ABW nie ma sobie nic do zarzucenia. Karolina Tomaszewicz. Tak wyglądało wejście szefa MSW na posiedzenie sejmowej speckomisji. Bartłomiej Sienkiewicz, który ma koordynować pracę służb specjalnych, miał odpowiedzieć na wiele pytań. Między innymi jak to się stało, że rozmowy jego i kilku najważniejszych osób w państwie zostały nagrane. Polskie państwo istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje. Tej myśli nie chciał jednak rozwinąć. Żadnych komentarzy po posiedzeniu Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Gdzie była ochrona kontrwywiadowcza? Rozmowny nie był też zastępca szefa ABW. Żadnych komentarzy w tej sprawie. Sam Dariusz Łuczak nie pojawił się na posiedzeniu komisji. To Kazimierz Mordaszewski odpowiadał na pytania do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dlaczego dopuściła do tego, że politycy w tym państwie zostali nielegalnie nagrani? I dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonuje swoje czynności? Całe postępowanie, jak dzisiaj usłyszeliśmy, jest objęte tajemnicą postępowania prokuratorskiego. To fragmentyzowanie bezpieczeństwa w dalszym ciągu obowiązuje. I z tym nie zgadzam się. Idea jest słuszna, narzędzia fatalne. Wszyscy widzieliśmy to w redakcji wprost i tylko te dwie przesłanki mogą wskazywać na to, że już szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie powinien pełnić swojej funkcji. Na razie organy państwa zajmują się próbą odpowiedzi na pytanie, kto nagrał i po co, a nie tym, jak to możliwe, że nagrał. Co więcej, nagrań według medialnych informacji może być nawet 900 godzin, a proceder według samego Sienkiewicza trwał przez lata. Nie do końca mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, które zostało użyte przez ministra spraw wewnętrznych, że trzeba rozgraniczyć kwestię prywatności od działań służbowych. Otóż absolutnie, zwłaszcza osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, nie mogą mieć tego rodzaju zróżnicowania. Potrzebna jest analiza postmortem, skąd wziął się ten trup, jak to w ogóle było możliwe. Jest oczywiste, że tej analizy sami zainteresowani nie mogą przeprowadzić. Sam zainteresowany jest sędzią we własnej sprawie. Premier nie wyciągnął wobec niego żadnych konsekwencji. Dał mu za to specjalne zadanie – znalezienie osób, które stoją za podsłuchami. Proszę mi wybaczyć, ale nie będę dzisiaj udzielał żadnych komentarzy. Przykro, ale dzisiaj nie będę udzielał żadnych komentarzy. Nieoczekiwanie na posiedzeniu Komisji do Spraw Służb Specjalnych pojawił się przedstawiciel prezydenta, szef BBN-u generał Koziej, który też miał okazję usłyszeć, co mieli do powiedzenia wiceszef ABW i szef MSW. Karolina Tomaszewicz, Telewizja Republika. PiS popiera 31% Polaków, Platformę 24%. Takie są wyniki najnowszego sondażu TNS Polska dla Wiadomości TVP. To jedno z pierwszych badań po wybuchu afery podsłuchowej i kolejne, które potwierdza siłę prawicy i słabość ugrupowań lewicowych. Na szczycie partyjnego rankingu Prawo i Sprawiedliwość, które wyraźnie wyprzedza Platformę, zbierając ponad 1/3 głosów. Na trzecim miejscu Kongres Nowej Prawicy z poparciem na poziomie 10%. 8% ankietowanych zadeklarowało oddanie swojego głosu na SLD, 5% na PSL. Sondażownia policzyła możliwy rozkład sił w parlamencie, gdyby wybory odbyły się w czerwcu. PiS miałby 198 mandatów i z partią Janusza Korwin-Mikkego mógłby stworzyć większość. TNS Polska zapytał także ankietowanych, czy są za przyspieszonymi wyborami do Sejmu. Aż 51% popiera takie rozwiązanie, 36% jest przeciw, 13% nie ma w tej sprawie zdania. Już za 3 dni, w piątek, 27 czerwca o godzinie 10 minie termin zawieszenia broni. Nie oznacza to jednak, że na Ukrainie jest spokojnie. Zmieniamy teraz temat. Na wschodzie wciąż giną ludzie. Pod Słowiańskiem rosyjscy terroryści zestrzelili ukraiński helikopter wojskowy. Zginęło 9 żołnierzy. Co prawda dochodzi do pierwszych rozmów pokojowych między przedstawicielami Kijowa a separatystami, ale szansa na całkowite zawieszenie broni jest mała. Piotr Siemiński. Przed Ukrainą kolejna szansa na zażegnanie konfliktu zbrojnego. Plan pokojowy prezydenta Poroszenki, zakładający decentralizację ośrodka władzy na Ukrainie i 10-kilometrowy korytarz do Rosji dla terrorystów, z aprobatą przyjęli ministrowie państw Unii Europejskiej. Wszyscy ministrowie Unii poparli plan jako dużą możliwość na deeskalację sytuacji i poprosili wszystkie strony, by uhonorowały zawieszenie broni i stworzyły odpowiednie warunki. Mamy nadzieję i oczekujemy, że Rosja udowodni swoją gotowość do współpracy. Liczymy też na to, że powstrzymają na własnym terytorium przecieki bojówkarzy na teren Ukrainy i dostawy broni. Na wschodniej Ukrainie w Doniecku doszło do spotkania przedstawicieli Kijowa i rosyjskich terrorystów. Stronę Ukrainy podczas rozmów reprezentował były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma. W rozmowach udział brali też obserwatorzy OBWE. W odpowiedzi na zawieszenie broni ogłoszone przez władze Kijowa zgadzamy się utrzymać rozejm i wstrzymać się od akcji militarnych. Data rozejmu zgodnie z zapowiedzią Kijowa obowiązywać będzie do godziny 10 27 czerwca. W Kijowie minister spraw zagranicznych Niemiec spotkał się z prezydentem i premierem Ukrainy, by omówić szczegóły planu pokojowego. Jak na tę chwilę Unia wstrzymuje się sankcjami wobec Rosji. Rozpoczęcie trójstronnych rozmów na temat stabilizacji sytuacji na Ukrainie uznała też Moskwa. Prezydent Rosji zwrócił się do Rady Federacji, by uchyliła wydanemu 1 marca zezwolenie na użycie sił zbrojnych na Ukrainie. Nie jestem w pozycji, by mówić, kto odpowiada za to, co obserwujemy. Czy stoi za tym regularna armia, czy tak zwane grupy paramilitarne prawego sektora. Ale to ma miejsce. Musimy dopilnować wstrzymania wszelkich walk. Część terrorystów mimo rozejmu zapowiada, że nie złoży broni, dopóki oddziały Kijowa nie opuszczą wschodniej Ukrainy. Widzę pewnych siebie ludzi z ogniem w oczach. Są oni gotowi, by chwycić broń i spojrzeć w twarz śmierci w imię wolności naszej ziemi. Na kończący się w piątek rozejm przygotowane są też stacjonujące w Kijowie specjalne oddziały proukraińskie do walki z terrorystami. Batalion Donbas. Batalion Donbas w 75% składa się z mieszkańców Doniecka. To oni, a nie terroryści, są głosem Donbasu. Batalion Donbas należy do specjalnego batalionu Ukraińskiej Gwardii Narodowej. Celem oddziałów jest zaprowadzenie prawa i porządku, zwalczenie uzbrojonych terrorystów i ochrona cywilów. Warunkiem uznania rozejmu przez Moskwę jest nawiązanie przez Kijów rozmów z rosyjskimi terrorystami. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko na taki dialog się jednak nie godzi. W dniu zakończenia rozejmu na Ukrainie podpisana ma zostać umowa stowarzyszeniowa pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską. Umowa o partnerstwo, która zapoczątkowała rozlew krwi na Ukrainie. Piotr Siemiński, Telewizja Republika.